Pamiętacie hondę, którą zacząłem? Okazało się, że musiałem pomalować z wnękami, więc drzwi, jak widzicie, demalowuję teraz. O co chodzi z tym kolorem? Kolor jest na tyle nietypowy, że baza jest całkowicie w odmiennym kolorze niż wersja, że tak powiem, ostateczna, ponieważ ma koloryzujący lakier. Pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. To jest taki właśnie kolor. Nie do końca czerwień z niego wychodzi. Pozwolę sobie już to zrobić. Później pokażę Wam, albo teraz Wam pokażę, jak powinien być kolor, powinien być taki. Spójrzcie. Zobaczcie, jaka różnica. Zrobiłem próbkę, żeby przyłożyć. To nie jest problem. Bo tutaj o intensywności barwy czerwonej decyduje ilość warstw, więc zobaczycie, jak to faktycznie będzie wychodzić. Okres wakacyjny, co zrobić? Musicie być cierpliwi. Baza jest położona, jak widzicie, kompletnie inny kolor. Dlatego kolor, który jest nałożony na tym aucie, jest i należy do kolorów trudnych i wymagających. Chwilę zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało po nałożeniu kolejnych warstw lakieru, jak będzie się nasycał tą krwistością i tą czerwienią. Także zobaczycie. Mało. Przechodzimy do nakładania warstwy lakieru bezbarwnego, który jest zakolorowany, bym powiedział. W każdym razie zobaczcie, jaka będzie różnica. Musimy uzyskać coś takiego. Zobaczcie, w jakim kolorze jest baza. Teraz ilość warstw, tak jak wspomniałem wcześniej, lakieru bezbarwnego da nam tą soczystość i tą czerwień. Więc zobaczcie, tutaj akurat przy tym kolorze dodam Wam, że wyszło na ostro, praktycznie pasuje idealnie. Wyszło 2,5 warstwy, więc lakierowanie tradycyjne, spójrzcie. Czekamy tradycyjnie, aż trochę podeschnie, jedziemy dalej. Zobaczcie, ile jeszcze brakuje. Jesteśmy po pierwszej półwarstwie. Kolor po prostu zmienił się nie do poznania, zwróćcie uwagę sami. Fajna rzecz, fajnie wymyślona. Cóż, pewnie uznacie, że jestem szaleńcem, że pomalowałem najpierw błotnik przedni i tylny ze środkiem, a teraz docieniowuję, domalowywuję w sumie drzwi. Wiecie co, nie, jeśli jesteście siebie pewni i zapamiętaliście ilość warstw, tym bardziej, że mam próbkę zrobioną, wszystko się uda. Trochę dobrej wiary przede wszystkim, bądźcie optymistami, trzeba zawsze chcieć, reszta wyjdzie na pewno. Podeschnie, nakładam kolejne dwie warstwy do uzyskania prawidłowego koloru, no i mamy to, więc za chwilę ciąg dalszy. Zwróćcie uwagę, jak pasuje kolor. Ewidentnie brakuje jeszcze tej drugiej warstwy. Proszę, zobaczcie. Więc wszystko jest możliwe. Wystarczy tylko pamiętać, ile się nałożyło tego barwionego lakieru i będzie dobrze. Czyli ostatnia warstwa przed nami i zaraz zobaczycie efekt końcowy. Wyszło ogólnie fajnie, zobaczcie. Będzie fajnie.
Słuchajcie, jesteśmy po drugiej warstwie pełnej, czyli w sumie pomalowałem 2,5 warstwy. Proszę zobaczyć. Jest ok. Nie zapominajcie, że na to jeszcze musi przyjść warstwa czystego lakieru bezbarwnego, ponieważ pigment zawarty w lakierze może powodować jakieś niuanse odnośnie polerowania, więc zalecam również położyć jedną warstwę lakieru czystego, bezbarwnego. Jak widzicie, kolor jest perfekt. Będzie pasował na ostro. Jestem o tym przekonany. Więc cóż, ostatnia warstwa i mamy koniec. Słuchajcie, wszystko jest zrobione. Nie wiem, czy dobrze widać, czy też nie widać. W każdym razie kolor jest idealnie to samo. Zobaczcie pod każdym kątem. Proszę bardzo. Więc nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy tylko wiedza i trochę zaparcia. Że chcesz to uzyskać, chcesz tego dokonać. Słuchajcie, struktura jest idealna. Na każdym elemencie jest delikatna cytryna. Nie mogę rozkleić niestety tylnego błotnika z racji wiadomej. Więc rozkleiłem tylko przednie, żeby sprawdzić, czy jest ten sam kolor. Pokrywa bagażnika również zrobiona. Także kolejne auto zakończone. Rozkleję wyklinadło, zobaczycie, jeszcze postaram się Wam to wszystko pokazać, więc nie ma rzeczy niemożliwych.